To jest 8:10. Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o Fernando Santosie i o tym, czy jest to wymarzony trener dla piłkarskiej reprezentacji Polski. 8:10. Podcast Gazety Wyborczej. Marcin Wesołek z działu sportowego wyborczej.pl. Kłaniam się. Dziś moim gościem i Państwa zarazem jest mój redakcyjny kolega Rafał Stec. Dzień dobry. I porozmawiamy o tym, co od kilku dni rozpala świadomość kibiców piłkarskiej reprezentacji Polski, czyli o osobie nowego selekcjonera tejże drużyny. Fernando Santos, 68-letni Portugalczyk, objął polską drużynę narodową i tu ciśnie się pierwsze pytanie. Czy jest to trener twoich marzeń i snów? Myślę, że taki nie istnieje w ogóle. Przede wszystkim dlatego, że trenerzy najwybitniejsi prowadzą kluby, ale na pewno jest to wybór logiczny, co już w przypadku nominacji PZPN-owskiej jest rzadkością, bo zasadniczo jakbyśmy prześledzili minione lata, to bardzo często, a nawet najczęściej zadawaliśmy sobie pytanie właściwie dlaczego ten ktoś, kto został wybrany. Jerzy Brzęczek, jego życiowym sukcesem było 5. miejsce z Wisłą Płock. Nawet ten Adam Nawałka, który ostatecznie okazał się idealnym wyborem, też wywoływał głównie wątpliwości, bo po prostu z jego CV nie wynikało, że on się czymś charakteryzuje. Tymczasem teraz, po pierwsze, nie ma żadnych wątpliwości, że jest to renomowany trener z wynikami, a po drugie, Cezary Kulesza wymienił kryterium, to też jest rzadkie, jakim się kierował w trakcie poszukiwań, czyli że chciał trenera doświadczonego w pracy z reprezentacją, żeby on się tego nie uczył na żywym organizmie, na polskiej reprezentacji. No i rzeczywiście wziął człowieka, który był na 6 turniejach z rzędu wielkich, mistrzostwa kontynentu i świata. Bardzo trudno jest znaleźć jakiekolwiek inne nazwisko człowieka, który tyle przeżył na wielkich turniejach. Mi tak naprawdę przychodzi do głowy jedno, czyli Joachim Löw, który długo pracował z Niemcami. A poza tym Fernando Santos pracował z 2 reprezentacjami, bardzo różnymi reprezentacjami. My pamiętamy przede wszystkim Portugalię, ale chyba punktem odniesienia dla Polski powinna być bardziej Grecja, z którą pracował wcześniej. Osiągał z nią wyniki ponad stan. Coś, co dla mnie jest takie najbardziej znamienne i, bym powiedział, obiecujące, to to, że przez 4 lata z Grecją na około 50 meczów, nie pamiętam teraz, przegrał tylko 6. To znaczy to jest jednak kraj tak bardzo ograniczony, tak ubogi w talent, że to trzeba wybitnie docenić. No właśnie, ale wskazałeś tutaj na bardzo dobrą, czy nawet wybitną momentami grę obronną reprezentacji Grecji, która nie traciła wielu bramek i faktycznie nie przegrywała wielu meczów. Tymczasem mamy w narodzie taką nieskrywaną już chyba potrzebę tego, żeby polska drużyna narodowa nie tylko nie traciła goli, nie tylko nie przegrywała, ale żeby więcej ich strzelała, więcej wygrywała. Wszyscy jesteśmy po traumie mundialu katarskiego, gdzie gry naszej drużyny narodowej nie dało się oglądać, bo była po prostu bardzo brzydka. No i teraz pytanie brzmi, czy Fernando Santos to jest trener, z którym polska drużyna narodowa będzie w stanie grać nie tylko skutecznie, ale też strawniej dla oka niż ta drużyna Czesława Michniewicza. Nie mam pojęcia, jaką koncepcję ma Fernando Santos. No on pracował przez te ostatnie 8 lat w bardzo specyficznym miejscu. To znaczy nie ma większego eksportera, bogatszego w talent piłkarzy w Europie. I mam też wrażenie, że bardzo na tej jego opinii takiego trenera zachowawczego, nawet bojaźliwego, zaważył ten turniej, na którym zresztą osiągnął największy sukces, czyli Euro 2016, gdzie Portugalia zdobyła złoto, ale w 90 minutach wygrała tylko 1 mecz półfinałowy i zwłaszcza faza grupowa była no, słabiutka, można powiedzieć, bo remisy z Islandią, Węgrami i Albanią, ale potem ta reprezentacja Portugalii wcale nie była taka defensywna. A też mam wrażenie, że kibicom reprezentacji Polski, nam wszystkim nie przeszkadzało to, że drużyna Michniewicza nie uprawia jakiegoś frontalnego ataku od pierwszej do 90 minuty, tylko że po prostu gra beznadziejnie. Nie, że defensywnie, tylko beznadziejnie, bo jednak na tym samym mundialu perfekcyjnie zorganizowane defensywnie było Maroko i nikt nie narzekał, że jest brzydkie, że przez to mundial jest. Gdyby polscy piłkarze, tak jak opowiadał Lisandro Martinez, nie musieli błagać Argentyńczyków w ostatnim meczu grupowym, żeby nie strzelali kolejnego gola, to nikt by nie miał pretensji do naszej drużyny. Ja nie wiem, jaki Santos ma pomysł, ale mam podejrzenie graniczące z przekonaniem, że będzie partnerem dla polskich piłkarzy. Moim zdaniem to jest bardzo ważne, to znaczy wiemy, że jak niedawno odchodził Czesław Michniewicz, nikt go właściwie nie pożegnał. Dzisiaj wiadomo, że w mediach społecznościowych piłkarze dziękują, gratulują, wspominają. Nikt nie powiedział niczego o Michniewiczu. Wiemy skądinąd, że z trenera Jerzego Brzęczka się wręcz podśmiewali z tej jego kariery w lidze austriackiej, a on był chodzącym kompleksem. I tak możemy wymieniać. To już nie są czasy takie jak 15 lat temu, gdy przychodził Leo Beenhakker i właściwie wystarczyło, że mówił po angielsku, żeby tam wszyscy w szatni poczuli, że przyszedł charyzmatyczny lider. No zresztą piłkarze o tym opowiadali, że właściwie wystarczyło, że on mówi w obcym języku, żeby się poczuć częścią wielkiego świata piłkarskiego. Tylko że to były czasy, kiedy jak raz do roku Marcin Żewłakow strzelił pół gola w Lidze Mistrzów, to my to fetowaliśmy przez wiele tygodni. Albo obliczaliśmy od ilu lat lub dekad nie padł żaden polski gol w lidze angielskiej czy hiszpańskiej. Teraz mamy piłkarzy, którzy na co dzień obcują z naprawdę wybitnymi fachowcami i Fernando Santos to jest po prostu część tego świata, do którego oni należą na co dzień. I moja nadzieja opiera się też na tym, że Fernando Santos będzie miał swoją koncepcję, ale on też ją omówi z piłkarzami. To znaczy ja się nie boję tego, że Robert Lewandowski, który narzekał na mundialu w Katarze, że nie czuje radości z gry i że jak nie czuje radości, no to nic z tego nie będzie, że on teraz przyjdzie, usiądzie gdzieś w kącie i będzie czekał, co zaproponuje Fernando Santos i po 3 meczach się okaże, że mu się nie podoba. Nie. Może to nie będzie trener, który będzie jeździł po piłkarzach, po klubach, tak jak robił to na przykład Michniewicz, ale że będzie podkreślał na konferencji prasowej, że nie lubi słowa ja, tylko słowo my. To jest w najnowszej historii polskiej piłki, no może nie w najnowszej, ale w takiej nowożytnej historii polskiej piłki, 3. zagraniczny trener reprezentacji po Leo Beenhakkerze i po Paulo Sousie. Jak byś ich porównał, tych 3 szkoleniowców? Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że czasy, kiedy przychodził Leo Beenhakker do polskiej piłki, były zupełnie inne, o czym wspomniałeś, niż te czasy, które mamy teraz. Ale gdybyś spróbował pokrótce porównać tych 3 szkoleniowców. Beenhakker to była przede wszystkim ta charyzma trenera, który kiedyś prowadził Real Madryt. On zresztą wmawiał wtedy piłkarzom w szatni reprezentacji, oni po latach o tym opowiadają, że on wróci do Realu Madryt. To znaczy, że on jest ciągle tym trenerem z samego topu i że na nich spadł nieprawdopodobny zaszczyt, że on pracuje z nimi. Tymczasem to był trener schyłkowy. To jest zasadnicza różnica między nim a Santoszem. To znaczy, on wcześniej przyleciał do nas z Trinidadu i Tobago, z którym owszem awansował na mundial, osiągnął historyczny sukces, no ale jednak to była po prostu egzotyczna przygoda takiego klasycznego holenderskiego kosmopolity, obieży świata, który sobie zwiedza świat, wszędzie się czuje u siebie, zna wiele języków i chętnie pozna nową kulturę, a przed Trinidadem i Tobago włóczył się gdzieś po meksykańskich klubach. No to był trener, który miał nazwisko, ale to była już przeszłość całkowita. Fernando Santos miesiąc temu prowadził jedną z najsilniejszych reprezentacji na świecie. Fernando Santos utrzymywał stanowisko przez 8 lat w kraju bardzo ambitnym piłkarsko, bardzo mocnym. No miał bardzo mocne argumenty, jeśli utrzymywał tę posadę tak długo. Więc to jest moim zdaniem zasadnicza różnica między nim a Leo Beenhakkerem, że ten trener, mimo że jest starszy niż Beenhakker, on teraz był 3. najstarszym trenerem na mundialu, bo starszy był tylko Louis van Gaal, który zresztą już nie pracuje z Holandią i o parę miesięcy Carlos Queiroz. Więc niewykluczone, że jeśli Polacy awansują na następny mundial, to będą mieli tam najstarszego trenera w ogóle w historii mundiali. Więc on jest starszy od Beenhakkera, natomiast to jest cały czas aktywny trener i też bardzo uderzające, być może nawet najbardziej uderzające w jego biografii trenerskiej dla mnie jest to, że on od 35 lat właściwie nigdy sobie nie zrobił przerwy. Ja zdaję sobie sprawę, że praca z reprezentacją to nie jest taka wycieńczająca młódzka jak praca w klubie, wymagająca codziennych treningów, codziennego chodzenia gdzieś do miejsca pracy swojego, ale mimo wszystko to jest bardzo rzadko spotykane, żeby trenerzy sobie po prostu robią przerwy. Rok, pół roku, 1,5 roku. On przez 35 lat nigdy nie miał przerwy. I teraz też minął miesiąc od bardzo prawdopodobnie wymagającego dla niego psychicznie turnieju, bo miał ten spór z Cristiano Ronaldo. No ta decyzja, żeby go posadzić w rezerwie piłkarza wszechczasów tam, to wymagało jednak ogromnej energii psychicznej. Mija miesiąc i on bierze kolejną pracę. Znaczy to aż mnie intryguje, co go właściwie motywuje. Nie możemy sprowadzać wszystkiego do pieniędzy, że dostał dobre pieniądze. Jednak ma 68 lat, on był jednym z najwyżej opłacanych trenerów reprezentacji na świecie. Mówię tylko o trenerach reprezentacyjnych. No i ten 3. trener, który był Paulo Sousa, to jest największa enigma. To znaczy, jego też kupili piłkarze. To jest charakterystyczne. Można powiedzieć, że nawet Lewandowski, no było tam jakieś porozumienie dusz między nim a Sousą. No po prostu panowie, którzy wygrali Ligę Mistrzów, tamten Paulo Sousa, to był zdecydowanie orędownik bardzo nowoczesnego, progresywnego futbolu, takiego, który uprawia Lewandowski w klubach. No ale zasadniczo łączy go z Santosem język portugalski, pochodzenie, głęboka religijność, ale poza tym widzę wyłącznie różnicę. No choćby dlatego, że on nigdzie nie utrzymał długo posady. On skacze z kwiatka na kwiatek, no i wiadomo, jak się skończyła jego przygoda z Polską. Myślę, że on jest jednak z tych trzech trenerów, Paulo Sousa jest zdecydowanie najdalej od takiej światowej czołówki trenerskiej. Obserwowaliśmy razem w Katarze to właśnie, o czym wspomniałeś, jak Fernando Santos zarządzał portugalską drużyną, jak zarządzał obecnością gwiazdy w tej drużynie i wydaje mi się, że tutaj skala wyzwań jest podobna, oczywiście mimo zupełnej inności charakterów Cristiano Ronaldo i Roberta Lewandowskiego, ale też Fernando Santos będzie miał tutaj poważne zadanie, bo zdajemy sobie chyba wszyscy sprawę z tego, że jedną z podstawowych kompetencji trenera reprezentacji Polski w ostatnich latach jest umiejętność dogadania się z Robertem Lewandowskim, umiejętnego wykorzystania go dla drużyny i sprawienia, by był dla niej wartością dodaną nie tylko na boisku, ale też w szatni, poza boiskiem. Jak myślisz, czy te doświadczenia, które ma Fernando Santos właśnie z Cristiano Ronaldo w reprezentacji Portugalii, pomogą mu w tym, żeby umiejętnie zagospodarować Roberta Lewandowskiego w reprezentacji Polski? Na pewno będzie miał znacznie trudniejsze zadanie niż w reprezentacji Portugalii. Bo tak jak Ronaldo ma jeszcze większe ego niż Lewandowski, o co niełatwo, jak wiadomo, mieć większe ego niż Lewandowski, bo on też, to ich łączy, że oni wyobrażają sobie drużynę, w której grają tak, że ona jest zorganizowana po to, żeby im się jak najbardziej komfortowo grało, więc to ich łączy. Natomiast zadanie będzie o tyle trudniejsze, że w Polsce dla Lewandowskiego nie ma żadnej alternatywy. Jednak to było bardzo spektakularne w Katarze, że Gonzalo Ramos, czyli piłkarz, który zastąpił w ataku Ronaldo w 1/8 finału, natychmiast strzelił 3 gole, a to był jego pierwszy w historii występ w podstawowym składzie w reprezentacji Portugalii. No tylko, że znaliśmy go wcześniej, on był rewelacją Ligi Mistrzów jesienią. No w każdym razie, nawet gdyby coś między Santosem i Ronaldo popsuło się wcześniej, no to on miał, ja oczywiście nie twierdzę i nie przypuszczam, że w jakiś łatwy sposób by się rozstał z Ronaldo, natomiast miałby po prostu, w reprezentacji Portugalii jest tłum najlepszych ofensywnych piłkarzy z najlepszych europejskich klubów. To też mu ułatwiło po 1/8 finału Santosowi, te 3 gole Ramosa ułatwiły mu decyzję, żeby znów posadzić w rezerwie Ronaldo w 1/4 finału. Więc u nas będzie trudniej, ale jakoś, nie wiem, no jak widzę siwe włosy Santosa to i sobie przypomnę, z kim on pracował przez te wszystkie lata, to w ogóle nie mam wątpliwości, że przecież Lewandowskiemu też zależy na wyniku i wiemy skądinąd. On też, Mitos 2 razy mówił w wywiadach przed mundialem w 2018, między innymi, że on wie, że jak ma być legendą w Polsce, to on musi coś osiągnąć z reprezentacją, że zawsze jak wybuchnie dyskusja, kto był największy, Boniek czy Lewandowski, to nawet jeśli będzie trylion argumentów świadczących na jego korzyść, to zawsze ktoś powie, że nie zdobyłeś medalu na mundialu. Tak. No tak, czeka reprezentację Polski już wkrótce, bo w zasadzie w ostatnich dniach marca pierwszy mecz eliminacji Mistrzostw Europy, mecz z Czechami w Pradze. Wydaje się, że najtrudniejsze w ogóle spotkanie z tych przyszłorocznych, jakie czeka reprezentację Polski. Czy to dobrze, że zaczynamy z takiego wysokiego C, że tym pierwszym meczem Santosza w zasadzie po kilku dniach zgrupowania i kilku dniach znajomości takiej osobistej z tymi piłkarzami, że już na dzień dobry ma takie wyzwanie, no może nie z najwyższej światowej półki, bo Czesi to nie jest drużyna wielka, natomiast no najtrudniejsze na pewno z tych przyszłorocznych. Fatalnie. Gorzej być nie może, że zaczynamy od Czechów. To nie ma żadnych wątpliwości. W ogóle będzie bardzo ciekawe, jak Santos będzie łączył cele krótkoterminowe z długoterminowymi. Bo wiadomo, że wszystkim nam krąży z tyłu głowy, że trzeba się powoli rozstawać z 2 filarami tej reprezentacji, czyli Grzegorzem Krychowiakiem i Kamilem Glikiem. Tylko że na przykład jak pomyślimy sobie o tym pierwszym meczu eliminacji, no wyobraźmy sobie, że Santos miałby taki pomysł, jaki miał na początku swojej kadencji Sousa, czyli rozstaje się z Kamilem Glikiem. rozglądamy się dalej, jakich mamy obrońców. I się okazuje, że Jakub Kiwior, który przed chwilą poleciał ze Specji włoskiej prowincjonalnej do Arsenalu, fantastyczny transfer, no może zapłacić przynajmniej na początku za to w ten sposób, że na to zgrupowanie przyjedzie po ponad 2 miesiącach bez gry. Więc trudno sobie wyobrazić, że my teraz na przykład odsuwamy, ja oczywiście trochę fantazjuję, bo ja nie wiem, co siedzi w głowie Santosa, być może on nawet sam jeszcze nie ma koncepcji, zwłaszcza, że tak naprawdę PZPN się z nim skontaktował kilka dni temu. Spójrzmy na reprezentację Portugalii, w której środkowy obrońca Pepe zbliża się do 40 i cały czas tam grał. To znaczy ewidentnie Santos nie patrzy w metrykę, tylko nie ma dla niego żadnego znaczenia, ile piłkarz ma lat. Więc ja tego nie wiem. Natomiast kiedy słyszę, że Santos jest po to, żeby zbudować coś trwałego na wiele lat i zresztą prezes PZPN też zaznaczył na konferencji, że będzie go oceniał dopiero w dłuższym dystansie czasu. Kiedy to słyszę, to sobie myślę, że to pięknie brzmi i na pewno można mieć takie zamiary, ale za chwilę zderzymy się z twardymi realiami takiej codzienności. Przede wszystkim, no przecież to, gdybyśmy my zaczęli tę eliminację od porażki w Pradze, a potem, nie wiem, remisu z Albanią, no to zaczęłaby nadciągać katastrofa. No bo wiadomo, że ta reprezentacyjna piłka jest bardzo brutalna. To znaczy tam rzeczywiście potrzeba nie tyle trenera, co człowieka, który wejdzie i porwie tych ludzi. Znaczy jakoś ich przekona, jakoś bardzo szybko przedstawi jakąś klarowną wizję i oni mu zaufają. Jeśli się wysypie wszystko na początku, to bardzo później trudno jest to odbudowywać, bo nawet nie ma kiedy. Kolejne zgrupowanie to są już kolejne mecze o punkty. Więc początek jest okropny dla trenera nowego. Mam wrażenie, że Cezary Kulesza osiągnął wszystkie cele, jakie sobie postawił na styczeń. To znaczy zatrudnił trenera z bardzo dużym nazwiskiem, wokół którego nie ma większych kontrowersji. Zagwarantował sobie to, że on będzie mieszkał w Polsce. Fernando Santos zresztą to wprost zapowiedział. Wymógł prawdopodobnie na trenerze Santosie obecność polskich trenerów w sztabie tego szkoleniowca. W zasadzie można powiedzieć, że pasmo nieustających sukcesów prezesa PZPN. Znaczy, prawdę mówiąc, to jest tak sielankowy obrazek, że odruchowo człowiek się rozgląda i szuka, gdzie jest pułapka. Wygląda na to, że przyszedł tutaj, tak jak to cytuję teraz Antoniego Piechniczka, który w wypowiedzi dla PAP wspominał, że nie przepadał za Beenhakkerem dlatego, że on grał takiego grand profesora tutaj. A że Santos taki nie jest, że nie wywyższa się, nie przyjechał tu jakiś nieomylny guru, który będzie uczył dzikusów gry w piłkę nożną. Moim zdaniem Antoni Piechniczek bardzo polubił ten moment, kiedy Santos mówił, jak ważne dla portugalskiej piłki, dla niego niemal formacyjne doświadczenie oglądanie polskiego futbolu w latach 70. i 80., czyli wtedy, kiedy też Antoni Piechniczek trenował reprezentację Polski. No zobaczymy. Być może Fernando Santos też kiedyś zawita na fotelu przed kominkiem u Antoniego Piechniczka i tam panowie porozmawiają sobie o polskiej piłce lat 80. My jednak z dużą ciekawością będziemy spoglądać na mecze reprezentacji Polski w końcówce marca. Przypomnijmy, eliminację Mistrzostwa Europy zaczynamy od wyjazdowego meczu z Czechami, później mecz u siebie z Albanią i potem kolejne spotkania. Wszystkie w tym 2023 roku. Dwie drużyny awansują z tej grupy dosyć prostej na Mistrzostwa Europy. Wydaje się, że to będzie formalność, ale oczywiście, tak jak wspomniałeś, jeżeli z Pragi nie uda się wywieźć dobrego rezultatu, jeżeli będzie kiepski rezultat w meczu z Albanią, to na pewno ten awans nie będzie prosty. Rafał Stec z Gazety Wyborczej był naszym gościem w podcaście 8.10. Marcin Wesołek, do usłyszenia. 8.10. Podcast Gazety Wyborczej.